Okej, moi drodzy, a więc witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a zarazem w 12 odcinku z Minecrafta na moim kanale. Na samym wstępie, jeżeli film wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, przyznać opis, a my ruszamy już do gry. To był mój dom, nie wiem czy pamiętacie, już go nie ma. Ale dzisiaj powstanie. Stwierdziłem, że tamto, co był tam ten dom, to trochę mi się nie podobał i po prostu go wziąłem, usunąłem. I to, co widzicie tutaj, to są szkice, które zacząłem, ale trochę weszły mi w drogę te tabliczki i to zaraz wam powiem, o co chodzi z tymi tabliczkami. Ponieważ, tak, po pierwsze trochę się sam rozbudował i tu i tam jeszcze kruk się rozbudował. Mogę wam tak szybko przebiec, tam pokazać. Jeżeli chcecie razem ze mną grać na tym serwerze, wystarczy, że wejdziecie, macie link, znaczy macie IP podane w opisie. Zbrodaci.com i możecie grać. Właściwie to mogę wam nawet podać koordynaty czy coś, nie wiem, cokolwiek, żebyście mogli się tutaj dostać. W sensie po prostu kliknę F3 i możecie sobie zobaczyć, gdzie to mniej więcej jest, jeżeli byście chcieli. Tutaj jest dom krótka, taki tutaj jest jego magazynek, no troszeczkę sobie tutaj pobudował. Oczywiście wszystko z internetu, bo budować nie umiem. Co? I teraz tak, ja będę sobie tutaj budował swój domek, tak, wiadomo. I wybudował się też tutaj obok mnie Tomsy, też mój widz, który zresztą się najbardziej udziela w komentarzach, jak na razie. Z widzów, a nie moich kolegów. I wybudował się tutaj, ma taki tu, takie, nie wiem jakby to nazwać, to magazyno, wystawo, nie, to w sumie nie jest magazyn, no takie coś. I tutaj ma swój domek. No. I chyba autentycznie nie ma co robić z życiem, bo ma całą zbroję internetową, a zaczął grać na tym serwerze jakieś, nie wiem, 3-4 dni temu? Nie wiem, ja dalej latam w żelaznych, ale nieważne. No to tutaj sobie zaczął budować domek, taki ma też, o, tu możemy sobie nawet wejść do środka, nie? Tak sobie wygląda, całkiem ładny. Już go widziałem, no bo jest magazynek, no, super, super. Ale tak, będziemy dzisiaj budowali i plan jest taki, że zbudowałem sobie dom, na creative, na singlu. I teraz tylko muszę to przebudować, ale aha, dobra, jeszcze tylko te tabliczki. Mogę je po prostu przeczytam, postaram się nie pomylić, jak będę je czytał po kolei. Jak ktoś niszczy tabliczki, to jest dupkiem. Nie niszczy, bo zabi. Czytać od lewej, górne piętro skończy świerkowe tabliczki. Górne piętro. A. Aha, dobra, nie, okej, dobra, po kolei. Jeszcze kilka godzin temu stał tu dom Tragmera, lecz nie wiadomo skąd nagle go nie ma. Ktoś wie, co się z nim stało, niech napisze obok tabliczkę z wyjaśnieniami na ten moment. Nie muszę pisać tabliczki, bo dzisiaj jakby w odcinku. Nie do wspomnienia tego zaczynającego swoją przygodę, nawet legnął w gruzach RIP. Pisał Tomsy, i tu macie datę zresztą. Takich ludzi lubię, PS, dawaj więcej odcinków. Postaram się, wiem, przerwa była teraz na kanale, ale postaram się to teraz ogarnąć. Co niego youtubera, który mimo bez większej zmiany w liczbie pak subów dalej nagrywa, mimo że prawie 100 filmów dalej się, że nagrał, aha, a, okej, okay, no dobra. No tak, no i tutaj jest taki jeden prezent, chyba coś nie po kolei poczytałem. Zresztą, no możecie sobie przeczytać sami. I tutaj dostałem taki fajny prezencik, bardzo fajny prezencik i bardzo za niego dziękuję. Już zresztą dziękowałem, ale jeszcze tak oficjalnie chcę tutaj podziękować. Bardzo się cieszę, że w ogóle, wow. Tak, ale i ty, bo tu dom będzie, nie? Także już jak to udokumentowałem, to mogę na spokojnie tabliczki niszczyć. Często tradycyjnie się mogę to zebrać i zniszczyć przed odcinkiem, ale stwierdziłem, że zrobię to na odcinku, żebyście też sobie, jakby, no chcę mieć to udokumentowane, okej? Okay? Dobra. I teraz tak, trzeba, mam na karteczce zapisane mniej więcej rozmiary tego domu. I tutaj już zacząłem szkicować i teraz, po kolei. No, to na propos właśnie Tomsego. Tam jest. szkic. Czekaj, tutaj jest 4. Tu chyba miało być. Tak, tu jest 3, czyli tutaj 4. Tak. Raz, 2, 3, 4. Tu będzie sobie filar. I raz, 2, 3, 4. Tak, żeby tu 8 było. Raz, 2, 3, 4. A, nie, tutaj. Tu. Tu usuwa. Kurde. Lubię szkicować z irtem, bo właściwie go łatwo niszczy. Powinno być 8 kratek. Tutaj. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, i to muszę usunąć, ale szybko to trawa urosła. Od razu zrobię sobie filary, czyli tutaj powinna być jedna kratka i tutaj będzie filar. Tutaj będzie jedna kratka i też będzie tutaj filar. Coś mi się nie zgadza. A, nie, bo ja źle popatrzyłem. Dobra, tu nie ma filaru. Nieważne. No, zniszczę. Czyli tak, tutaj jest 8. 4...
4, tak, dobra, okej, tutaj będzie 7. Usuń mi to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak? Tak. Raz. Coś mi chyba nie pykło. 10. Czekaj, co? Where is second? Jak ja sobie buduję od tej strony, to tu 7. 4, 2, 10. A nie, dobra, okej, to się zejdzie. Dobra. Już myślałem, że gdzieś się pogubiłem, ale dobrze, buduję. Tylko potrzebuję więcej dytel, albo mi zabrakło na szkice. Cyk, dobra. I teraz w takim razie. No właśnie, i tutaj to wejście do piwnicy w miarę się zgra, tak na to wygląda. W miarę powinno być ok. Chociaż ewentualnie mogę to przesunąć jedną kratkę w lewo. Chyba tak zrobię, bo tu ma być tylne wyjście. Ej, nie, dobra, to przesunę. Aj. Nie chcę za bardzo też dzisiejszego odcinka ciąć. Tylko chcę zrobić to takim, znaczy pewnie no płynne trochę. Chociażby to moje zastanawianie się, co i gdzie zbudować. Ale w sensie chcę w miarę jakoś to tak pociągnąć w jednym tym ciągu. Powiem wam, że też ta przerwa na kanale była trochę spowodowana tym, że jakiś taki gorszy okres miałem po prostu. W sensie, no muszą być czasem gorsze, już to kiedyś mówiłem. Muszą być czasem gorsze dni po to, żebyśmy doceniali te lepsze dni, nie? Wiadomo. Dobra, 7. 8, 7. No dobra, no, czyli jak zbuduję to tutaj. Okej, dobra, czyli tak, tutaj jest tak 7, tutaj jest 4, tutaj jest 2. Tutaj jest teraz 10 prosto. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej. I teraz 10, tutaj muszę sobie tą karteczkę obrócić, okej, tutaj jest 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tutaj jest raz, 2, nie, 2, chwilę, moment, za dużo, okej, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3 i tutaj będzie raz, 2, 3, 4, coś mi się nie bardzo zgrywa. Coś mi nie poszło, teraz muszę tego ogarnąć, co? To jest, dobra, okej, okay. Odstawię się tak, jak mam tą karteczkę, czyli tutaj jest 8, tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, już więcej mi nie poszło. No, usuń mi to. Okej, okay. Raz, 2, tutaj cyk, tutaj muszę to przesunąć i będzie dobrze. Okej, no i ten dom będzie takiej wielkości, z czego wejście będzie tutaj i to jest dokładnie 1, tutaj jest i tutaj... Wejście będzie konkretnie w tym miejscu. I to będzie tej wielkości. No nie będzie taki duży, nie? Ale... To jeszcze się troszeczkę zmieni, bo tutaj przyjdzie jeszcze dach, jeszcze ten... To jest w ogóle bardzo ambitny projekt i wydaje mi się, że bardzo mi wyszedł, ale dobra, dalej szkicujemy sobie. Teraz tak, tutaj było zrobione w ten sposób, że... bo muszę sobie piętro drugie zobaczyć. To, trzy piętra są. Tak wam od razu powiem. I teraz... kurde, z tym rysowaniem drugiego piętra to miałem problem, jak nie wiem. To było zrobione tak, że sobie wchodzę, ten co tam biega, i tutaj były sobie schodki, tutaj było, no dobra, więcej dirta, nie wiem, czy nie zacząć już powoli tego budować od razu z drewna, i chyba tak zrobię. Będzie to dom w ogóle świerkowo-dębowy. I troszeczkę też jest brzozy tutaj, także jest tak no, ciekawie dosyć. Dobra, tu możemy sobie zacząć tak naprawdę budować to już z drewna. No później nie będziemy się chciało tego przebudowywać drugi raz. Jak na razie na dwa robię, ale wiadomo, tutaj jest więcej. Potrzebuję łopatę. Zrobię sobie łopatę. Chodź. Okej. I teraz tak, tutaj mamy... A nie, dobra, to niszczę sobie. Raz, dwa... Proszę bardzo, w ten sposób. Tu bardzo dużo drewna pójdzie, ale to dobrze, bo tak, dębowego mam sporo. Świerkowego sobie nazbierałem oczywiście na potrzeby tego odcinka. Tylko i wyłącznie po to, żeby no, ten dom właśnie zbudować. W ogóle na 3 powinno być, także od razu mogę sobie nawet zrobić. Raz, dwa, trzy. Tutaj też na 3. Raz, dwa, trzy. Największy problem to tutaj miałem z dachem, tak wam od razu powiem. Raz, dwa, trzy. Dlatego, że w ogóle budowanie dachu dla mnie w Minecrafcie to jest imagine. To znaczy, w sensie, nie umiem. Oła.
Jest masakra. Zbudować ładny dach w Minecrafcie jest tragedia jakaś. A wydaje mi się, że właśnie im się to udało zrobić. Zresztą to zobaczycie, nie jakby jeszcze dzisiaj, czy jak sądzicie. Później wam też pokażę tego mojego save'a na... właśnie, chwila, moment. Tutaj jest 7. Na tym Creative, o którym wam mówiłem. Raz, dwa, trzy, cztery. Ej, tu się coś nie zgadza. Tutaj jest 4, 3, raz, 2, 3. Raz, 2, 3, 4. O, wstęp, prezent od. Następny od Tomsego. Dzięki. W międzyczasie sobie cały czas próbuję jakoś tak uzbierać. Coś mi nie idzie. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okej. Okay. 8. Teraz tak. Jak jednego klocka mi brakuje. 8. Po 8 tutaj robię sobie raz, 2, 2, 3, ok. Raz, 2, 3, 4. I raz, 2, 3, 4. Zgiń, proszę cię. Nie denerwuj mnie. Umrzyj, do widzenia. Ok, czyli jest raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, zgadza się. I teraz tutaj 4. I tutaj jest 2. Tak? Tak. Raz, 2. No, o, okej, okay, dobra. I teraz jest git. I teraz tutaj jest raz, 2, 3, 4. Raz, 2. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jest, zgadza się, dobra, no to tak, no to już zamieniam sobie w końcu na spokojnie to na drewno. Okej, dobra, no to już dolny szkic mam zrobiony. Jest to, w sensie mniej więcej wygląda tak, jak miało wyglądać. Tylko, że to nie do końca w ten sposób. To nie tak miało być. I to tutaj też nie tu. Jeszcze tylko to zamienię na drewno. I teraz będziemy zaraz lecieli nie dość, że ze schodami z następnym, na następne piętro. To chociaż nie, w sumie podłogę zostawię chyba później. Bo teraz zrobię schody na następne piętro i zrobimy sobie no drugie piętro, tak. Żeby to już sobie grało ładnie. Ok, schody już mam zrobione. I teraz będziemy lecieli sobie z drugim piętrem. I to będzie troszeczkę bardziej skomplikowane, bo... Ojojojoj, tutaj będziemy mieli trzy klocki, tak? Raz, dwa... Teraz tak, patrząc się tutaj powinienem mieć tutaj trzy, to się zgadza, bo razem z tymi schodkami. I tutaj robimy sobie na raz, dwa, trzy. Tak? Tak, to jest... tak, tu jest trzy. I tutaj potrzebuję zrobić na 4. Raz, 2, 3. Ok, jeszcze jeden klocek na 4. Tutaj robimy na 5. Czyli raz, 2, 3, 4. O, nie mam już desek. 5, tak? I po tych 5 tutaj lecimy sobie też znowu na 4 chyba. Tak, to jest 4. Ok. Raz, 2, 3. 4. Po czterech tutaj są. Okej, tu są te dwa. Tu dwa, tak? Tak, chyba tak. Tak, nie wiem, dobrze chyba. Tak, bo tu jest 4, 2, 3. 5. Raz. 2, okej, dobra, to źle. To jeszcze jeden klocek tutaj. Dobra, więcej desek potrzebuję. To już sobie całe to przerobię na deski w takim razie. Raz. Ile to ma być? 3. 3, tak? 3, okej. Okay. Raz, 2, 3. I tutaj to się schodzi już razem, dobra. Sobie już w takim razie połączymy, okej. Okay. Tutaj już sobie też to zakleję, żeby mi się nie denerwowało. Już sobie zrobimy pierwszy tak naprawdę dach. Znaczy, zaczynamy mieć sufit pierwszego piętra. I w tym miejscu robię sobie jeszcze dodatkowo na 5. Raz. 2, 3. 4, 5? Dobra, do 5? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. I raz, 2, 3, 4. Tak? 5. Dobra, ok, jest git. 5. No tak, no bo raz, 2, 3, 4, 5. Upewnię się.
Okej, no to dobrze będzie. Tylko od razu już sobie zauważyłem, że to nie z tego drewna. Tutaj. Dobra, mówka będzie. Raz, dwa, trzy, cztery. O, daj mi wyjść. Pięć. I tutaj też to będzie już z drewna zrobione. W sensie, no nie z desek, tylko z bloków. O, coś zepsułem. Usuwamy sobie to. Usuwamy sobie to. Będzie dobrze, będzie dobrze, będzie fajnie. Cyk, cyk. Cyk, cyk, okej. I jeszcze tutaj w tym miejscu. A dobra, stawię sobie, żeby móc to postawić. Znaczy akurat tutaj coś mi nie gra, także to pewnie będzie inaczej. Zaraz się upewnię, nie? Ale to jak na razie budujemy sobie to. Czyli jakby to piętro już jest zrobione. A to przynajmniej wygląda. No tak by wychodziło, że tutaj. No tak, no to będzie git. Tylko sobie zabuduję to już tutaj deskami. Z tego co pamiętam, to było zrobione po prostu. Zaraz zobaczę, ale to jak na razie zostawię, bo tu schody się blokują. I teraz wystarczy mi tylko już trzecie piętro. A trzecie piętro. Będzie. Jak tu było wejście zrobione? Z następnego Shulkerboxa dostałem od Tomsy. Bardzo dziękuję. Znaczy, jakby. Barwnik. Dziękowałem już mu wcześniej, ale podziękuję też na filmie. Ten. Czemu nie? Co? Nie wiem, trochę czuję, że teraz to nie miało sensu to, co powiedziałem. Ja pierdzielę. A ja mam ile? Raz, dwa, trzy, cztery. Ja mam cztery. Byku. Dużo mi tego dajesz. Aż za dużo. Czuję się zbyt faworyzowany względem osób, z którymi gram. Dobra, biorę sobie świerkowe drewno. I teraz tak, jak będziemy sobie na tym piętrze, to tak, na pewno będzie trzeba podciągnąć sobie to tu. O to tu. O to i to, i to. I to tu. I to tu. Okej. Akurat nie, chyba akurat to nie, tak mi się przynajmniej wydaje, że to akurat nie. Tutaj to będzie trzeba jeszcze podciągnąć, tutaj chyba było raz, dwa, bodajże tak było zrobione, nie, jeszcze jeden było, okej. Tutaj tak było zrobione. Tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie dobrze. Tutaj na trzy jest, także już sobie od razu robię. Cyk, 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 cyk. I tutaj robimy w ten sposób, że szyby będą sobie położone na tym drewnie. O tu, oj. Nie do końca w ten sposób. Cyk. Cyk. I tutaj też biorę sobie to drewno. Okej, okay. Wow. Tak serwera, super. Halo. Puść mnie. Dobra, to jest git. Ała. Tutaj tylko jeszcze. Właśnie, jak tutaj, tu gdzieś jeszcze był filar. Idę zobaczę, jak to miało być zrobione. Wiem, że na pewno tutaj było drewno. A, i filar chyba był tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że on tak sobie szedł. Tak, tak to będzie. Że to będzie... Tak. Tak? No tak. Bo raz, dwa, trzy, cztery... Tak, dobrze, okej. Okay. To już zaczyna wyglądać coraz bardziej tak, jak to, co zbudowałem. Na singlu, tak naprawdę. Nie pamiętam do końca, jak to było zrobione, ale to zaraz się przekonam. Dobra, i teraz tak, potrzebujemy sobie zrobić filar, który będzie prowadził do piętra numer 3. I ten filar był zrobiony tak, że był ok. Tutaj były 3. Raz, dwa, trzy. I bodajże tutaj. Tak by wychodziło. Ale upewnię się jeszcze, zobaczę sobie na tym swoim save'ie. Więc tak, filar jest w tym miejscu, bo tutaj sobie jeszcze idą drzwi i on jest dosyć wysoki. Ale jak najpierw zrobię tak, i tutaj jest raz, dwa, i w tym miejscu jest następny filar. Wow. Okej, okay, to trochę będzie mi przeszkadzało, ale trudno. Cyk, okej. Okay. Cyk, okej. Dobra. No i tak to będzie sobie szło. Także mniej więcej już mamy to piętro ogarnięte. I można by się zająć już tak naprawdę następnym. Tutaj muszę zrobić drabinki, a drabinki mogę zdobyć bardzo prosto. Po prostu wyjmę sobie... Kurde. To jest strasznie denerwujące. Pyk. Wyjmę sobie po prostu stąd, bo narobiłem tych drabinek tutaj. Z jednej strony po prostu sobie zostawię wejście. Pyk, pyk. Muszę sobie też z tego drewna trochę więcej zebrać. Okej. I teraz powinno... Nie wiem, powinno mi starczyć tych drabinek. Taką przynajmniej mam nadzieję. Cyk.
Tak, wam jako ciekawostkę powiem, że gdzieś między cięciami przed chwilą rozmawiałem z babcią i tłumaczyłem jej, jak ogarnąć telefon. No, czasem trzeba, wiadomo, pomóc. Dobra, gdzie ja skończyłem? Tutaj gdzieś zrobiłem. Aha, tutaj jest ta drabinka, okej. I zobaczymy sobie od razu następne piętro. Jak na razie domek ma to potencjał, ewentualnie brakuje elementów w stylu drewna, no i to pewnie, wiem. Spokojnie, dopiero zacząłem. Spokojnie. Cyk. Okej, i teraz to powinno być raz, dwa, trzy, cztery? Czy ja coś zepsułem, czy nic nie zepsułem? Oczywiście, że coś zepsułem, jak najbardziej. Musiałem coś zepsuć, wiadomo. To nie na tym poziomie. To poziom wyżej. Dobra, ale to jeszcze pół biedy, to jeszcze się naprawi. Jeszcze nic takiego wielkiego się nie stało. Okej. To tutaj zostawiam, ale ja muszę to piętro wyżej zbudować, wszystkie te drewna. W sensie klocek wyżej konkretnie. To tutaj zostawiam, bo tutaj będą drzwi po prostu. A to wszystko musi być klocek wyżej. Czy mam jakiegoś dirta przy sobie? Mam, to super. Zrobię sobie... Tutaj sobie zrobię schodki. Cyk. Cyk, dobra. I teraz tak, klocek wyżej, nie dębowy, świerkowy. To też dębowy jest. Usuń mi to. Cyk, świerkowy. Cyk, cyk. Tak? Tak. A, jeszcze tylko to muszę usunąć, dobra. I potrzebuję więcej świerkowego tego drewna. I będzie, znaczy pnia. I powinno być dobrze. O, proszę bardzo, świerk. Dobra, mam nadzieję, że mi starczy tego drewna, chociaż z tego co widzę, to powinno mi starczyć. Tylko jeszcze dach, ale chyba będzie git. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, robimy sobie tak, że lecimy. Cyk. I tutaj dokładnie tak samo, cyk. I tutaj po prostu jeszcze jedno muszę dołożyć. No nie, nie tak. Ajajaj. Pyk, pyk, okej. Czy doskoczę? Nie wiem. Powinienem doskoczyć, proszę bardzo. Cyk, okej. No, będzie git. Dobra. Teraz tak, to tam muszę sobie doskoczyć, cyk. Okej. Jak na razie ten dom wygląda po prostu okej, najprawdopodobniej. Ale będzie wyglądał bardziej okej za chwilę. Ale bez sensu to wytłumaczyłem. To znaczy, no dopiero jakby buduję, jeszcze nie ma dachu. A troszeczkę 3/4 tego domu to jest dach tak naprawdę. Bo najwięcej czasu nad nim spędziłem. Nie wiem, po co budowałem w sumie te schody tutaj, jak mogę po tej drabince wejść, ale nieważne. Okej. Cyk, świerkowy, okej. I tutaj to jeszcze muszę zniszczyć. Git, muszę na pewno coś zjeść, bo zaraz umrę. I robimy sobie teraz tutaj podłogę na tym poziomie. Podłoga będzie sobie, proszę bardzo, tutaj wszędzie. I teraz będziemy zaraz lecieli z dachem, który będzie tak naprawdę najbardziej trudny z tego wszystkiego. Do tego jeszcze też muszę zebrać troszeczkę piaskowca i piasku konkretnie w sumie. Bo tak, dach będzie zrobiony ze schodków, zresztą sami zaraz zobaczycie. I te schodki też będą z piasku zrobione też, tak. Okej, tutaj jeszcze widzę, że to drewno muszę dołożyć i tutaj, dobra, okej. Ciekaw jestem, jak to wygląda jak na razie z zewnątrz. No, jako tako. Jest git, jest okej. I tak, tutaj chyba też powinno być drewno, tak, na tym poziomie, tak? Tak, nie, na tym, nie, chwila, moment. Zaraz zobaczę, jak to będzie i od razu pozbieram piasek. Możecie w ogóle pisać w komentarzach, co byście sądzili o serii serii. Pogrywam sobie ostatnimi czasy na takim serwerze, RPG to się nazywa, w GTA 5. Serwer RPG polega na tym, że jakby, jak są serwisy, serwery RP, nie? Czyli tam trzeba odgrywać postać i udawać, że na przykład cię coś boli, jak miałeś wypadek samochodowy, co jest lub nie. Nie umiałbym po prostu w to grać, ale nie nikogo obrażę, bo faktycznie jakby jestem w stanie zrozumieć, że może się to komuś podobać, tak? Jest taki serwer RPG, to się nazywa. Czyli jakby jest parę mechanik zaczerpniętych z tego całego RP, ale nie trzeba właśnie tak konkretnie udawać grania jakąś postacią, nie trzeba udawać na przykład tego, że was coś boli, jak mieliście wypadek i tego typu rzeczy, tak? Ale można też odgrywać tam RP, ale nie trzeba i to jest właśnie najważniejsze.
Możecie napisać w komentarzach, czy może chcielibyście, jakbym od czasu do czasu zrobiłbym taki odcinek z tego serwera, bo tak jakby większość tego serwera to jest po prostu zarabianie, także takie mozolne pracowanie, co głównie robię na lekcjach, ale jakby no takiego samego w sobie zarabianie na pewno nie będę wam nagrywał, bo to będzie kompletnie bez sensu i strasznie nudne, ale jakieś takie, wiecie, na przykład ciekawsze rzeczy mógłbym na przykład nagrać. Nie wiem, znaczy po prostu możecie napisać, co o tym sądzicie. Generalnie tak wam powiem, że na tym serwerze dużo czasu spędziłem i naprawdę jest fajne, zresztą gra na nim od 2019, konkretnie od kwietnia, bo ostatnio sobie sprawdzałem. Także no, jakbyście chcieli, znaczy inaczej, możecie po prostu napisać, co o tym sądzicie, nie? Czy to w ogóle ma sens, czy byście to w ogóle oglądali, czy nie. Ale to jakby, jeżeli już, to za jakiś czas te odcinki by były, bo to jak na razie to bardzo nie mam tam co nagrać. Ale tak generalnie mówię, pomyślałem, bo po prostu dużo w to gram na tym serwerze. I no, spodobał mi się on. Także ten. Tak z góry wam powiem, że jeżeli słyszycie dzwon kościoła, to sorry, ale nie bardzo mam co z tym zrobić. Dobra, mam trochę tych schodów, mam z takich parę, pewnie jeszcze będę musiał ich dozbierać, także te łopaty się przydadzą, no ale jak na razie to powiedzmy, że tyle mi starczy. I teraz tak, zaczyna się największa zabawa, czyli zabawa, zaczyna się konkretnie zabawa z dachem tak naprawdę już. Bo tutaj no z tym piętrem nie bardzo mam już co zrobić tak naprawdę. Znaczy tutaj. No tak, no nie mam już tutaj co zrobić, no bo to po prostu będę robił później. I teraz jakby najprawdopodobniej albo jeszcze będę w międzyczasie coś nagrywał, to znaczy w sensie będzie jakąś jeszcze cięcia, albo po prostu zobaczymy się już, jak ten dach będzie zrobiony, bo to mi zajmie dużo czasu i będę się dużo razy przenosił do swojego tego singlowego świata na Creative, żeby sobie to sprawdzać, czy na pewno dobrze to robię. Ale to dziwnie wygląda jak na razie. Generalnie dach będzie zrobiony w takim stylu, powiedzmy stylu, nie wiem jak to do końca nazwać. Że będzie zrobiony jakby tak, no powiedzmy, na zakładkę. To znaczy, będą po prostu pomieszane różne kolory drewna. Tutaj idzie sobie ciemne, tutaj idzie sobie dębowe, idzie sobie brzozowe, dębowe, ciemne i dębowe, tak? Dębowe, cyk, 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 ała. Chyba tak. Robię sobie tutaj w ogóle schody jakieś do tego. Pyk, okej. Okay. Chyba będzie dobrze. Aha, i tutaj brzozowe. Tak? Chyba tak. Tak mi się wydaje, że będzie dobrze. Powinno być dobrze. I tutaj będzie znowu ciemne. Cyk, 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 cyk. Dobra, dobra. Chociaż akurat tutaj już kończymy na tym piętrze. I tutaj leci sobie piaskowiec. I ten piaskowiec będzie jeszcze robiony tak. Także tych schodów piaskowych to ja potrzebuję dużo, bardzo. Okej. Okay. No i to chyba będzie na tyle. To znaczy tak, jeszcze tutaj potrzebuję zrobić te piaskowcowe schody, bo to chyba tak się nazywa w tej grze, nie wiem w ogóle dlaczego, trochę dziwnie to się nazwane jest. Kill off. Dobra, znowu łopatę sobie podmienię. I tutaj też jeszcze te piaskowcowe schody. Cyk. Tutaj cyk i cyk. Tak? Tak. Nie, chwila, moment, to tutaj jedne piaskowcowe schody są. Pyk. OK. I teraz będzie tak. Po kolei. Dobra, zaraz sobie zobaczę jeszcze, jak kolorkami będzie szło, ale tak mniej więcej będzie ten dom zrobiony w takim stylu dachowym. Zresztą, no, tu jeszcze dużo się zmieni. OK, dobra, jak na razie mam zrobione coś takiego. Także tutaj już mamy daszek, właśnie ten pierwszy zrobiony. I tutaj już też ten jakby drugi, bo to wychodzi drugi z daszek z pierwszego daszku. Tak mniej więcej tak wygląda. No i tu jeszcze się dużo zmieni, nie? Ale jak na razie to już mam ogarnięte, tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko, że tutaj... bodajże jeszcze jedne te schodki szły. Ajku, tylko teraz żeby tak spaść, żeby no właśnie... tutaj szły jeszcze jedne te schodki, jeszcze jeden poziom tych schodków. Czyli tak i tak, okej, okay, dobra. No, także na pewno tych schodów piaskowcowych mi braknie, no ale to będzie trzeba ogarnąć choć do schodku. Będzie trzeba po prostu ich wygarnąć więcej. No, będzie masakra z tym. Okej, mam już ogarnięty ten, powiedzmy, drugi daszek, który idzie sobie tutaj tędy. W ten sposób. I lecimy z następnym, prawdopodobnie teraz tu będę budował. No nie wiem, że wydawało mi się, że budowanie tego dachu zajmie mi trochę więcej czasu, albo przynajmniej będzie bardziej skomplikowane, ale jakby po prostu jak na razie... Oj, poza tym, że właśnie pierwszy raz postawiłem źle schodek, akurat jak zacząłem mówić. Po prostu robię sobie te schodki na zakładkę i wychodzi całkiem dobrze. O. Nie, po prostu jest schemat, którego muszę się pamiętać, że jest dębowe, później jest jasne, później jest dębowe i później jest ciemne. I tak cały czas.
akurat właśnie skończyłem. I tylko teraz jeszcze te piaskowcowe muszę porobić tutaj, bo też nie robiłem. Pyk, pyk, pyk. Oj, kurczę, no. Dobra, na sobie. Będę się zaraz tego piaskowca więcej pozbierać, bo mi nie starczy niestety, no ale to tego się od razu spodziewałem, bo tego naprawdę dużo potrzeba, bardzo dużo. Przy tym dachu przynajmniej, przy tych dachach właściwie, bo ten jest jeden dach, ale właściwie on składa się z paru dachów, tak trochę to wychodzi. Okej, tam zaraz postawię. Cyk i cyk. Tutaj coś źle wyszło. Proszę bardzo, cyk. Czyli tu jeszcze tylko ten jeden muszę się dobrze położyć, dobra, okej. No i jakby zaraz będę udawał sobie następny dach z następnej strony. Już wam też pokażę, jak to z zewnątrz wygląda, tak przy okazji. W ten sposób. Już wygląda cały czas ciekawie. Chociaż jak na razie to wygląda trochę dziwnie. Z tego względu, że jest tylko jakby jedna część tego dachu. Przynajmniej tego najwyższego punktu tego dachu. Ale zaraz będzie ładnie. Plan taki, żeby ten film pojawił się dzisiaj, jak to nagrywam, czyli w sobotę. Ale chyba zobaczycie to w niedzielę, ponieważ jakby jest godzina 18. A ja to jeszcze dalej nagrywam, bo mi to zajęło więcej czasu niż myślałem. Także, ale będzie film przynajmniej i to taki chyba trochę dłuższy, chociaż w sumie dużo... Pewnie staram się teraz troszeczkę więcej no właśnie. Bo pewnie będzie znowu tak samo jak z tą... źle zrobiłem. To na dole też źle zrobiłem. Ała. Pewnie będzie dokładnie tak samo jak zrobiłem już kiedyś, nie wiem czy pamiętacie jak robiłem piwnicę, pewnie pamiętacie. Jak robiłem piwnicę to zrobiłem tak, że odcinek jakby no był bardzo krótki, nie? O, właśnie pierwsze się zaczęło. No tak, ciekawostka. No tak, bo 18 jest. Okej. Okay. Ciemne, dębowe, jasne, dębowe, ciemne. Dębowe, jasne, dębowe. Ciemne, dębowe, jasne, dębowe. Ciemne, dębowe, jasne, dębowe. Ciemne, dębowe, jasne, dębowe. I tu ciemne, dobra. Okej, okay, już wszystko wiem. Aha. Teraz może serwer trochę lagować, bo dużo osób będzie robiło duże zakupy i tak dalej, i tak dalej. Poza tym dużo osób też wejdzie na serwer. Ale jakby to nic nie zmienia, dalej buduję. Czekaj. A, bo tu w ogóle źle zrobiłem. Okej. Okay. Cyk. O, i teraz będzie dobrze. I tutaj będzie tak jasne, dębowe i ciemne. I teraz jeszcze jedno piętro. Tak muszę wyrównać z tym. Znaczy powinno się wyrównać. Jeżeli się nie wyrówna, to coś zrobiłem źle i będę musiał budować od nowa. No. Cześć, co? Jak to nie wyszło? Chwila, moment. Tak. Wow, coś pochrzaniłem. Powinno być w ten sposób i tutaj jasne, ciemne. Ciemne. Tutaj powinno być jasne, jasne, jasne. Tutaj, okej, okay, dobra, coś przesunąłem. Coś przesunąłem, nie wiem jak to się stało, ale i tutaj jasne. A tutaj dębowe. Okej. Okay. Pyk. I tutaj co drugi schodek ciemny. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Jest git. Jest git, tak. Nie wiem, czy widzicie, po prostu to idzie sobie takim ślaczkiem, takim wężem krzywym wszystko. Taki jest, no, schemat tego. Okej, okay, teraz tak. Ciemne. Dębowe. Tak, jasne. Dębowe. I ciemne. I tutaj już możemy sobie zrównać z tym, czyli robimy tak, dębowe, ciemne, brązowe, dębowe i coś zrobiłem źle. A, okej, okay, dobra, to na odwrót. Najpierw dębowe, później brązowe i tutaj znowu dębowe i nie mam jednego schodka, kurde. Niedobrze, a tam mam crafting. Dobra, zrobię sobie na szybko jeden crafting po prostu i tyle. Będę musiał go mieć po prostu przy sobie. Cyk, schodki. Proszę bardzo. Zrobię więcej, bo one się jeszcze przydadzą. I teraz trzeba tym piaskowcem to jeszcze zrobić z dwóch stron, także już na tym etapie pewnie mi nie starczy i zaraz będę szedł sobie dorobić ich. Znaczy pozbierać piasku po prostu. No dobra, okej, okay. Już właściwie jest jedna część tutaj. To już jest zrobione. Tak naprawdę zostało już tylko zrobić dach z tej strony. I będzie końcówka, ale jak na razie idę sobie pozbieram piasku i zobaczę jeszcze tylko jak to dokładnie ma pójść. Tak w ogóle to piszcie komentarze, czy u was też spadł silnik, bo u mnie dzisiaj w sobotę to nagrywam, tak jak ten, to już chyba mówiłem. Bo u mnie właśnie dzisiaj znowu śnieg spadł. No, zimno znowu jest i jest śnieg, no, znaczy zimno jak zimno, no 0 stopni było. Także jestem dosyć zaskoczony tym, tak szczerze mówiąc, bo myślałem, że już tak naprawdę jest po zimie i już śniegu nie będzie, a tu jednak jest śnieg.
Z jednej strony fajnie tak naprawdę, bo to jakby coraz lepiej się robi z tą zimą, przynajmniej tak mi się wydaje. W sensie ta zima jest coraz bardziej zimą, a nie jakby, no wiecie, jesienią, nie? Tak jak było wcześniej. To znaczy pod względem tego, że wcześniej nie było w ogóle śniegu i było ciepło. Fajnie, że w końcu ta zima jest taka w miarę normalna, powiedzmy. Trochę jestem spokojniejszy przynajmniej, bo jakby trochę niepokojące jest to, że kiedyś powiedzmy tego śniegu... O, nie mam świeczek. Kiedyś powiedzmy tego śniegu... Czy ja nie mam? Nie, mam. Kiedyś tego śniegu było, tak wiecie, u nas w Wrocławiu przynajmniej po kolana, tak? Znaczy ja tego nie pamiętam, ale słyszałem z opowieści i zdjęć widziałem, że faktycznie śniegu po prostu było po... no po kolana, no nie dało się chodzić, bo był śnieg, ani jeździć tym autem tym bardziej. A teraz tak naprawdę tego śniegu jest no tyle co napada, nie? Czyli nic go nie ma praktycznie. Chociaż akurat właśnie ten rok jest taki o tyle fajnie wyjątkowy, powiedzmy, pod tym względem, że jest ten śnieg. No. Ale mówię, piszcie komentarze, czy u was też jest śniegu, czy u was też spadł, bo nie wiem do końca na jaką skalę Polski, że tak powiem, ten śnieg sobie spadł. Trochę zaczyna mnie denerwować to powiadomienie wyskakujące na środku ekranu, że trwa happy hour, super. Tak swoją drogą, jeżeli na przykład by ktoś nie wiedział, co to jest happy hour na tym serwerze brodaci.aktualnie.com, to chodzi o to, że jakby... Jest taka serwerowa waluta, ona się nazywa Włosy z Brody Merlina. I jakby za tą walutę można kupować różne rzeczy, na przykład jakieś elytry, na przykład trójzęby zęby i inne takie różne ciekawe rzeczy. Poza tym też można się z graczami wymieniać za nie na diamenty. Co jakiś czas zrobiony jest taki, nie wiem, event, nie wiem jakby to nazwać. Że Włosy z Brody Merlina, jak sobie kupicie powiedzmy stack, to za dokładnie taką samą cenę, jakbyście kupili stack, dotrzyje się 3 staki. No. To jakby jest to. No i teraz to trwa. Zresztą już mówiłem, że zastanawiałem się nad kupnem tych Włosów z Brody Merlina, ale stwierdziłem, że jak na razie nie chcę wydawać na to pieniędzy. Mikropłatności, wiadomo. Nie tak bardzo potrzebuję, ani za bardzo nie chcę nic kupić za te włosy, jedyne co naprawdę to diamenty, wymienić się z graczami i ewentualnie mending, bo go potrzebuję i poszukuję. Także jakby to można też wykopać, tak? To znaczy można wykopać sobie diamenty, wymienić się za nie na włosy z Brody Merlina i jakby można to zrobić za darmo, także z drugiej strony nie chcę też wydawać pieniędzy na coś, co jakby mogę spokojnie zdobyć za darmo. Tak, takie trochę wyrzucanie pieniędzy w błoto, tak trochę. No to takie przynajmniej moje zdanie, nie? Dobra, lecimy sobie w takim razie do domu. I będziemy sobie budowali już teraz, muszę zrobić tych schodków. Będziemy sobie już teraz budowali następny daszek. Strasznie wysoki w ogóle ten dom wyjdzie. Ale nie wiem, czy to tak właściwie źle. Nawet chyba git. Będzie przynajmniej majestatycznie się prezentował. Okej, zrobimy sobie tych schodków jak najwięcej. Z drugiej strony też będę potrzebował jeszcze pół płytek, ale no jak na razie tylko schodki. Tych pół płytek to chyba jakieś 3 albo 4 będę potrzebował, coś takiego. Także to niedużo. Mogę na przykład z tego zrobić już te pół płytki i wystarczy. 12 mam git. Dobra, no to ten stack i 3 może starczy, ale to marne szanse. Ale jest na to jakaś, powiedzmy, opcja mała, że starczy. I teraz będziemy budowali dach z tej strony i on będzie sobie szedł tak. Z czego tutaj jeszcze jedną rzecz muszę zrobić po drodze na tym dachu. To znaczy będzie sobie taki wychodzący, nie wiem jakby to nazwać, taka dobudówka jakby? No nie wiem. Nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, nie? Ale no coś takiego, zresztą zaraz zobaczycie o co mi dokładnie chodzi. Ale no coś takiego właśnie będę budował, dobra, tylko tak, jeszcze trzeba zrobić te schodki tutaj od środka. I pyk, o kurde, źle zostawiłem. I jeszcze z tamtej strony, też z drugiej będzie trzeba zrobić też od środka, cyk, cyk. I tutaj, tu. Okej, okay. Tu, okej. Okay. I tu na górze. Kurde, krzywo postawiłem. Aha, bo tu mnie blokuje, dobra. No dzięki. Dosyć w ogóle przestrzenny jest ten dom pod tym względem, że jakby jest mało zamknięty. Znaczy teraz to już w ogóle nie jest zamknięty, nie? Ale nawet już jak będzie w finalnej wersji końcowej, to i tak nie będzie tak bardzo zamknięty, jakby mógł być, tak jakby. Dobra. To chyba w takim razie w ogóle ten jeden schodek muszę usunąć. Na to wychodzi przynajmniej. I to tutaj sobie robimy w ten sposób. Tak, no chyba tak. Chyba.
A nie, czekaj chwilę, moment, to dobrze by tutaj było. To było dobrze, bo to będzie sobie szło jeszcze tutaj i tu będzie, dobra, okej. Okay. Dobra, chodzę sobie pod to. No dobra, to jakby na razie wygląda trochę dziwnie, ale to wiadomo, jeszcze będzie się robiło. I teraz biorę się za tą część domu. O, cześć, diament. I zaczniemy sobie jak na razie budować normalnie ten dach, chociaż zobaczę do jakiego poziomu muszę go zrobić, żeby zrobić tą dobudówkę, o której mówiłem. I no. Dobra, zrobiłem już tą dobudówkę bodajże dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie git. Chyba? No tak, będzie chyba ok. Chociaż nie, czekaj, coś jest nie tak. Dobra, buduję już teraz taką końcóweczkę tak naprawdę. Bo tu już mamy dach zrobiony, to chociaż muszę go trochę przerobić, bo tutaj zrobiłem o jedno za dużo. Oła. To jest największy problem tego, że kurde, teraz zauważyłem, że tak fajnie byłoby mieć tego flya, w sensie, że móc latać na tym, ojoj. Masakra, po prostu tyle razy już spadłem. To jest szok, zresztą no, już zbroi nie mam prawie. Strasznie to jest denerwujące. Tak bardzo chciałbym móc latać. Ale z drugiej strony mam bardziej, nie wiem jak mam. Normalnie mam. Może, nie wiem jakby to nazwać. No mam bardziej realistycznie? Na serwerze Minecraft realistycznie, no tak. Kurde! No i już prawie zginąłem, drugi raz! Już drugi raz mam jedno, znaczy pół serduszka. Masakra. Ale w ogóle szczęście mam niesamowite, że jeszcze nie zginąłem. Tak swoją drogą, dobra, zaraz mi dirta braknie. Nie. Okej. Okay. Dobra. I teraz będzie tak. Ciemne, dębowe, jasne, dębowe, ciemne, dębowe, jasne. Tak? Tak. Okej. Okay. Z czego tutaj nie, tutaj nie ma. Tutaj nie ma tego. Tak? No bo tak. Coś, czekaj. Coś mi nie pykło, coś zrobiłem źle, ale nie do końca wiem co. No bo to powinno być tak, że... dobra, już wiem. I znowu zrobiłbym źle ten dach. Bo już raz ten dach cały musiałem przełożyć przed chwilą. Ten cały, ten to całe to. I z drugiej strony. No, tutaj w ogóle jest nie zrobione dobrze. Pyk, okej. Okay. No, nie do końca. Na samym różku. O, dobrze wyszło. No kurde. Przerobiłem już cały ten dach raz. Cały ten odgórny. Bo zbudowałem go źle. No, musiałem wszystko musiałem po kolei od nowa budować. Masakra, ale jakby, no, jest już dobrze. Okej, okay. Czyli teraz tak. Nie tak. Już teraz nie spadnę, bo te schody. Cyk, 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 cyk. Dęb powinien być po środku i będzie mi się lepiej budowało. Cyk, cyk i cyk. Dobra, i teraz mogę to zburzyć w takim razie. Dobra, usunąłem już tego dirta, tak jakby te rusztowania. I właściwie chyba już skończyłem, poza tym, że muszę tylko zrobić jeszcze te schody piaskowcowe od środka. Czyli tutaj w sensie to muszę porobić. Tutaj nawet może bym sięgnął, nie sięgnę. Ale tak na razie chcę pousuwać sobie to. Zjem coś, bo zaraz też umrę. No, dawaj. Okej. Okay. I chyba będziemy zaraz kończyli budowa tak naprawdę domku, bo środek umeblowany i tak dalej, to z tym będę się zajmował w kolejnym odcinku. Tak, no. Bo ten materiał trwa już 2,5 godziny prawie. To taka ciekawostka dla was. Okej, okay, tutaj jeszcze półpłytka musi pójść, to sobie zostawię tego dirta tutaj. I tu jeszcze sobie idziemy. A nie, czekaj, przecież ja mam półpłytki. Ale mogę to od razu zrobić. Cyk, i tutaj też idą płytki. Okej. Okay. Gdzie są te półpłytki? Tutaj, o, proszę bardzo. I półpłytki dajemy tu, tu i tu. Dobrze? Dobrze, powinno być git. Tak samo tutaj, jeszcze te półpłytki muszę dać. Cyk, no chodź tu, cieć. Okej. Okay. Tutaj, w tym miejscu. Dobra. Tak, tu już mam schody załatwione, Tutaj jeszcze z tej strony nie zrobiłem. Mam nadzieję, że mi tych schodów piaskowcowych starczy. Dobra. Tu. I tu. Tu chyba też jeszcze. Tak. Tu też, tylko płytkę tu dałem. Niepotrzebnie. O, tutaj jeszcze schodek sobie idzie. Okej. Tutaj coś w ogóle nie pykło. Okej, dobra. Czyli tak, to już mam zrobione tutaj.
Tutaj też jeszcze jest zrobione. Z tej strony też. I tutaj, tutaj też. Dobra, tutaj ta dziura, to później się tym zajmę na spokojnie. Dobra, a, jeszcze tylko to muszę podłączyć. Czyli to nie będzie zbyt skomplikowane. Chyba, że spadnę. Dawaj do góry. Okej. Powinno być chyba już dobrze w takim razie. Z każdej strony tak naprawdę chyba już jest ten dach zrobiony dobrze. Zejdę sobie. I tylko jeszcze przejdę sobie dookoła. Tutaj jest zrobione, tutaj czegoś jeszcze zabrakło, jednego schodka. Okej, tu już jest zrobiony. Z tej strony już są porobione, tutaj też już są porobione. Tutaj, tutaj, no to wszędzie już. Okej, dobra, to chyba już wszystko. Zobaczę jeszcze tylko, bo coś mi nie pasuje delikatnie w tym daszku. W tym tu daszku. Coś mi w nim do końca nie pasuje. Nie, wszystko jest git, już sprawdziłem. Czyli tak naprawdę teraz zostało nam tylko już takie szczegóły porobić. Mianowicie zaczniemy sobie od tego, że poukładam sobie całe drewno, które mam. Ciekawe, znaczy w sensie spodziewałem się, że trochę mniej czasu mi to zajmie, ale no cóż. Drewno, chwila, moment. Tutaj podkładam te wszystkie wyroby drewna. Tutaj też są jeszcze z drewna. Okej. Tutaj te deski muszę sobie poodkładać, świerkowe, proszę bardzo. W ogóle miałem zero, miałem tych desek świerkowych. Cyk, cyk. Ja to w ogóle ze świerku nigdy nie buduję. A pierwszy raz tak naprawdę podjąłem się budowy świerkiem. Się drzewem świerko. I wydaje mi się, że nawet całkiem fajnie to wyszło. No, podoba mi się to całkiem. Dobra, to sobie odłożę tutaj. Okej, a więc zaczniemy sobie od tego, że musimy sobie tutaj zrobić te płotki. W tym miejscu robię sobie dotąd i tutaj, okej. Tutaj będzie trzeba to jeszcze dokończyć, właśnie, zobaczę jak to tutaj jest rozwiązane. Okej, no tutaj bardzo prosto z tego co widziałem to zrobiłem, czyli po prostu pociągnąłem sobie. Tylko właśnie, jak to wygląda od środka? Dobra, muszę zrobić coś takiego, że jest tak. To sobie usuwam. No chodź tu, chodź. No chodź, no chodź, no kurde. O, dobra. I teraz tak, to jest zrobione w ogóle jeszcze inaczej. Tutaj nie ma tych desek. Chodź, chodź. Tylko tak, deski są, tutaj jest to drewno. I nie wiem, pamiętam co dalej. Dobra, już wszystko wiem. Czyli tak, tutaj jest drewno. Tutaj jest drewno jeden poziom wyżej. O nie, to drewno dałem. Chwila, moment. To drewno sobie idzie stąd. A, dobra, to już chyba wiem. To muszę usunąć. To drewno idzie sobie tutaj. Okej. Chyba tak. I tu wyżej deski idą. Okej, deski sobie idą teraz tutaj wszędzie. Cyk. Tutaj jeden poziom wyżej. I tutaj w ten sposób. A, tam sobie jeszcze dołożę te deski, bo... Może się jakiś pająk zrespić, czy coś takiego, później będę się zastanawiał, gdzie to się pojawiło. Cyk, i to tutaj jeszcze, tak. I to tutaj. Okej, okay, okej. Okay. Chyba jest tak, jak powinno być. Tutaj jest generalnie ściana tych desek, okej. Okay. I tutaj też była ściana z desek, chwila, moment. Zobaczę sobie jeszcze tylko, jak to tutaj wygląda. A coś tutaj zepsułem. Coś tu schodku brakuje. A, dobra, już wszystko wiem. Tutaj sobie idą te półpłytki. Czyli tak, idzie sobie teraz brzozowa i dębowa półpłytka. Okej. Okay. I teraz zawalam sobie to wszystko blokami. Zaklejam. Okej, okay, okej. Okay. Tam jeszcze blok. Git. Cyk. Dobra, no. Jest tak, jak powinno być chyba. Chociaż tutaj pamiętam, że jakiś filar jeszcze chyba szedł. Tak, i to był nawet ten filar. I on tam sobie idzie do góry. Pyk. Okej, okay, dobra. Tak, bo on tutaj całkiem ładnie wyglądał, tak z tego co... no. Tutaj on sobie jeszcze szedł i tutaj jeszcze może sobie pójść też. Tylko żeby go dobrze położyć. No, o, dobra, wyszło. Git, fajnie, dobra. To już mamy ogarnięte. To tutaj już jest zrobione. Tutaj wszystko jest git. Będzie trzeba tutaj, wiadomo, jeszcze szyby powstawiać. Będzie już koniec, chyba już muszę tylko powstawiać szyby i tak naprawdę mam wszystko zrobione, a tutaj jeszcze tylko to. A jeszcze zobaczę tylko tutaj na piętrze trzecim.
Nie, no chyba już wszystko jest git. No tylko mówię, szyby idą. Do drabinki sobie jeszcze dołożę później, do góry. Tutaj też jeszcze szyby, tutaj szyby. No tak, no to już wszystko mam zrobione. Wow, fajnie. No zostało mi tu już tylko dekoracje i szyby. Szyby jeszcze za chwilkę wstawię. To fajnie. Zobaczę, jeszcze tylko się upewnię, czy na pewno wszystko, ale no na to wygląda, że wszystko. Zobaczę jeszcze tylko, czy przypadkiem tutaj nie było jednego drewna. Nie dość, że było tutaj jedno drewno, to nie było tych filarów. To było zrobione tak i tutaj było jedno drewno. W ten sposób. O, ta kabelka. Git. I tutaj później będą szyby, nie? Fajnie. Dobra, no to już naprawdę mam już cały dom ogarnięty. Tylko muszę porobić szyby, oświetlenie i tak dalej, no to ten, ale już dachami i tak dalej, wszystko jest zrobione. Wow. I to zajęło mi 2,5 godziny. To w sumie nie jest tak bardzo dużo, no planowanie zajęło mi dużo więcej tak naprawdę. Ale jest fajnie. No. Także git. Jeszcze, aha, nie mam tych schodów, kurde, nie wziąłem. Bo jeszcze jest jedna rzecz, teraz sobie przypomniałem o niej. Że miałem sobie położyć jeszcze tutaj... A, tutaj coś nie pykło. Mam siekierkę? Mam siekierkę, proszę bardzo. To tutaj powinno iść tak. O, dobra. A coś mi tutaj jeszcze nie gra. Dobra, zróbmy tak po prostu i tyle, i będzie dobrze. Tutaj jest git, tutaj jeszcze też. Zmienię sobie to. W ten sposób powinno być, dobra. I tutaj też powinno być inaczej. Bo powinno być tak, dobra. Tak, jest git. Tutaj jeszcze źle. A nie, czekaj, to tutaj jest dobrze. Dobra, bo to tam na górze ładnie wygląda. Okej, okay, git. Miałem tego... A, źle. Usuń mi to teraz. Było dobrze. Bez sensu ruszałem, dobra. Jest. I tutaj jeszcze chyba też to bez sensu... Nie, tutaj chyba będzie git. Zobaczę sobie, jak to wygląda. Bo to pod tymi barierkami jest. O, tutaj coś zepsułem. Okej, okay, tutaj jeszcze idzie sobie tak. Dobra. Bo po prostu pod tymi barierkami to ładnie wygląda, nie? Tak, ten. Tutaj, dobra. Okej. Tu sobie jeszcze tylko zbiorę to drewno, co tam mi spadło gdzieś. O, tutaj spadło. Dobra, no i w takim razie to jeszcze usunę, bo to nie powinno tutaj być. I w takim razie teraz szyby. Trzeba wszystkie szyby tutaj położyć. A, i tutaj jeszcze będą sobie szły schodki. Chyba. Czy tak powinno być? Przynajmniej tak było w planie. Albo może na przykład spróbuję zrobić to w ten sposób, że zrobię sobie tylko takie, o, cyk. No, też to nie wygląda tak źle. Dobra, to tak zostawię. No, także, kurde, szyby i będzie dobrze. No zaraz wam powiem, będziecie mogli pisać w komentarzach, jak oceniacie ten domek. Zresztą, żeby ładniej go wam pokazać, bo on jest tak naprawdę jeden do jednego zrobiony tak samo jak... poza tym, że jeszcze tak, bo tak, w tym domu jeszcze zrobię komin. Tylko, że po prostu będę musiał sobie przepalić kamień i to no nie dzisiaj. To w następnym odcinku zajmiemy się kamieniem i umeblowywaniem, w sensie kamieniem, kominem i umeblowywaniem tego domu. A jak na razie po prostu chciałem tylko zrobić takie jakby te podstawy, tak, żeby on już sobie tutaj powiedzmy istniał. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda na tym moim świecie Survival Creative, o którym wam mówiłem, na którym sobie to wszystko budowałem. Bo tam będzie po prostu mi łatwiej wam pokazać, jak ten dom wygląda tak naprawdę. Tutaj ciężko to... Oj, kurde, mogłem tego nie niszczyć. Tak naprawdę ciężko mi tutaj będzie to pokazać bez możliwości latania, nie? Na flyu zawsze wygodniej. Dobra, tutaj jeszcze drzwi będą musiały pójść i tak dalej, to wiadomo, nie? To się zrobi później. Tutaj jeszcze będą szyby, tu będą sobie łóżka. No to taka sypialnia na poddaszu tak naprawdę ładna wyjdzie. I teraz to jest fajne, że tutaj mamy bodajże wschód, a tutaj mamy bodajże zachód. Tak chyba wyjdzie. I to jest co mi się podoba. Zrobiłem za dużo szyb. Trudno, kiedy się wykorzysta. Okej, no to kurde, wszystko zrobione. No strasznie mi się podoba to, że mi się to udało. Bo serio, naprawdę nie było łatwo. Znaczy dużo czasu na tym spędziłem po prostu. No, fajny. Komin będzie sobie szedł, zresztą pokażę wam to od razu. Bo tak, naprawdę wszystko jest już zrobione, pod tym tylko i wyłącznie będę musiał sobie porobić, wiadomo, oświetlenie, będę musiał sobie porobić, no to widzicie, drzwi, jakieś takie parapeciki, też myślałem, żeby sobie porobić z tych świerkowych klap. A więc tak, wchodzimy sobie do domu i wygląda to następująco. Jakby mi tego filaru brakowało?
Chwila, moment, czy ja tutaj nie zrobiłem filaru? Czy on tam jest, tylko o tym zapomniałem? Nie, no jest, dobra, okej, okay, git. Tam podłogę będę musiał zmienić, wiadomo, tam jeszcze, no tu jest też ziemia, nie? Dobra, tutaj jest jeden filar, tu jest drugi filar, fajnie to sobie wygląda, tutaj jest dom, przestrzeń, fajnie, coś tu jeszcze będzie zrobione. Aha, tych płotków tu jeszcze nie zrobiłem, to za chwilkę się tym zajmę. Jest ładnie sufit i tutaj jest taki kawałek kamienia, nie? Jak sobie idziemy dalej, to tutaj widzicie, są latarynki i tak dalej, i dalej jest ten kawałek kamienia, jest taki słup kamienny. Wchodzimy sobie na następne piętro, tutaj jest łóżko, to będzie trzeba jakoś oświetlenie wykombinować. I dalej jest ten kamienny słup, ponieważ, zresztą możliwe, że to nawet suszycie. Tam jest ognisko i tutaj zrobiony taki ładny komin. I taki komin, albo trochę może inny, też będę chciał zrobić, żeby, no bo wiadomo, dom bez kominu trochę dziwny. Także generalnie ten dom prezentuje się w ten sposób, bo to jest jeden do jednego odwzorowane. Budowałem go sam, nie korzystałem z żadnego poradników. I tak naprawdę nawet dach wymyśliłem sam. Jest on dosyć pokręcony, ponieważ tak naprawdę ten dach składa się z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu dachu, nie no dobra, pięciu. No, jest pięć dachów połączone w jedno i strasznie mi się to podoba, ładnie to wygląda, no. Czy inaczej, piszcie w komentarzach, czy wam się ten dom podoba, czy po prostu inaczej, ocencie w skali od 1 do 10 ten domek, o. Jeszcze będziemy go meblowali, jeszcze będziemy robili, mówię, ten komin i tak dalej, ale tak naprawdę, no to jakby wszystko jest już w tym zrobione, te najważniejsze rzeczy, które chciałem zrobić, nie? Podłoga będzie trzeba zrobić drzwi, parapety i oświetlenie, no to już powtarzam się, nie? Fajnie jest, bardzo jest fajnie. Zejście do piwnicy, bo to też może kogoś zastanawiać, jak to będzie zrobione. Zejście do piwnicy zrobimy sobie w ten sposób, że będzie ono drabinką. I to sobie wszystko będą się usunąć i po prostu będzie sobie gdzieś tam, tu gdzieś drabinka. I drabinką będziemy sobie schodzili w dół, także delikatnie będę musiał też przemeblować sobie tą piwnicę. Od razu chciałbym zrobić to oświetlenie tam. To, o czym mówiłem, że będzie trzeba wykombinować, bo to powinno tak ładnie wyglądać. Taki miałem plan przynajmniej, że zrobię w ten sposób. Cyk. Proszę bardzo. No i tu będzie sobie łóżko i będzie ładnie. Także kurde, no mówię, piszcie w komentarzach, oceniajcie. No i to chyba tyle będzie w dzisiejszym odcinku. Jeżeli film wam się spodobał... chwila, moment. Ja mógłbym jeszcze zrobić tutaj. Tak, pamiętam, że chyba nawet było... Wow. Chyba nawet było tak zrobione. Chodź na tu. Cyk, kurde. Tutaj było takie drewno i to ładnie wyglądało, podobało mi się to. No, bo to nawet pod szybą jest, to tak nawet musi być. Już wiem, skąd to się przynajmniej wzięło. Tutaj też, no teraz to wygląda lepiej. Jeszcze będzie można też zrobić sobie tak na przykład, żeby to wyglądało trochę ładniej. Trochę więcej takiego 3D, powiedzmy, zrobimy w tym domu. No coś się jeszcze wykombinuje, nie mówię, drzwi i tak dalej, tu jest wyjście tylne. Jeżeli film wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz i przeczytać opis, a w komentarzu oczywiście napisać, jak go oceniacie. Jeżeli chcecie zostać na dłużej i nie przegapić kolejnych filmów z Cities Skylines, z Minecrafta, z Cyberpunka, którego będę kończył, o którym już mówię od jakiegoś czasu, zresztą nie grałem w niego strasznie długo. To zostawcie subskrypcję oczywiście dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Też będą się u mnie pojawiały różne gry, i survival, i takie normalne, przygodowe, i no to różne, bardzo różne. Zresztą ja dopiero jakby zaczynam, nie? Także nawet jeszcze za bardzo nie mogę sprecyzować, co ani się coś pokaże, ani za bardzo siebie nie mogę sprecyzować, nie? Nie wiem jak to napowiedzieć. Wydaje mi się, że mało dzisiaj mówiłem, ale głównie dlatego, że mocno się skupiałem nad tym, żeby to ładnie odwzorować. No i tak wyszło, no. Po prostu. Chyba wydaje mi się, że... Dobra, już nie chcę mi się tam przenosić, ale zrobię w ten sposób i będzie ładniej po prostu. A jak nie, to nie. No nie, dobra, jednak nie. Jednak nie. Dawaj mi to. Jednak to nie jest najlepszy pomysł i tu drabinka jeszcze mi musiała spaść. No, spadła. Kurde, no tak serio, chciałbym trochę więcej mówić na tych odcinkach, przynajmniej na tym odcinku, teraz trochę tak jakby czuję, że mało mówiłem. Jedyne co mówiłem to o tym, co budowałem i tak dalej, ale no w następnych odcinkach postaram się mówić więcej, nie? I generalnie odcinki powinny się od teraz zacząć pojawiać w miarę regularnie, czyli tak mniej więcej co dwa dni, bo no... Była mała przerwa, później była jeszcze mniejsza przerwa, no tygodniowa przerwa była, nie?
I teraz już tą przerwę skończyłem sobie i powinno być już jakby tak normalnie zrobione, git, ładnie, wszystko, będę prowadził ten kanał i ten, nie? Kurde, jeszcze tylko chciałbym te schody zobaczyć, no to już jest takie meblowanie, przedłużyłem odcinek, wiem. Ale w międzyczasie przynajmniej może coś powiem, bo coś czuję, że ten odcinek nie jest najdłuższym odcinkiem, który nagrałem. Znaczy nagrałem to może akurat najdłuższym, ale który będzie. Kurde, gdzie jadę te schody? Tutaj jest ten piaskowy. A, tu są schody, okej. Okay. 45, dobra. I tutaj te schody powinny być. Mówię, na tą podłogę i to wejście i tak dalej to jeszcze zmienię, nie? To jakby nie patrzcie na to. Patrzcie tylko i wyłącznie na jakby wygląd tego domu z zewnątrz. No i poza tym mówię, no jeszcze ten komin będzie robiony, nie? No bo dom bez kominu to tak słabo. Dobra, tak? I chyba nawet zrobię jeszcze tak? Nie tak. Pokaż mi, jak to będzie wyglądało. Nawet jakbym chciał zrobić jeszcze tak, żeby to się... Aha, nie, to nie zadziała chyba. To nie bardzo. Ale w sumie to będzie chyba git. Zobaczmy, jak to od środka wygląda. No... Nie. Nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Usuwam to. Mogę zrobić co najwyżej pół płytki, które mam. Dwie. Dobra, no tak zrobię. I tutaj... Nie, dobra, to bez sensu. Kombinuję. Bardzo kombinuję. Ale jeszcze będę kombinował. Mówię, jakoś to ustroimy. Tu jeszcze coś będzie trzeba zrobić, nie? Bo tu jest taki daszek ładny. To jakoś się wykorzysta. Także no co, no będę już ten film kończył. Jeżeli mówiłem to wszystko, może skończę go tak ładnie, oblatując sobie tutaj, proszę bardzo, na F1, cyk, wychodzimy sobie. Pomimo tego, że tam kominu nie ma. No, czekaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie.